Około godziny 13 na skrzyżowaniu ulic Jaworzyńskiej z Grunwaldzką patrol policji zauważył rowerzystę notorycznie łamiącego przepisy ruchu drogowego. Podczas tej interwencji mężczyzna zaczął uciekać na tym rowerze, wykrzykiwać do policjantów słowa wulgarne, odmawiał zatrzymania się, nie stosował się do poleceń wydawanych przez policjantów. Ostatecznie policjanci po wybiegnięciu z samochodu tego mężczyznę zatrzymali. Interwencję zakłóciło kilka agresywnych kobiet. W momencie zatrzymania zauważyły to osoby widocznie znajomi tego mężczyzny, którzy również próbowali przeszkadzać w czasie tej interwencji, atakując policjantów wyzwiskami, próbując wymóc na nich zaprzestania wykonywania czynności, do których są zobowiązani. Przy okazji oberwało się również dziennikarzom, wobec których kobiety także używały obraźliwych słów. Jedna z nich najpierw wygrażała nam pięścią, a następnie w kierunku kamery rzuciła butelką z napojem. Na szczęście nie trafiła. Zarówno rowerzysta, jak i jego agresywne koleżanki za swoje napastliwe zachowanie odpowiedzą wkrótce przed sądem. Wobec dokładnie 4 osób z tej całej interwencji zostanie wystosowany wniosek do Sądu Rejonowego w Legnicy o tak naprawdę kilka wykroczeń związanych między innymi, po pierwsze, to o czym mówiłem, czyli z niezachowaniem zasad ruchu drogowego przez rowerzystę, jak również o używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym, o niestosowanie się do poleceń policjantów. Jedna z kobiet przekonywała, że z powodu interwencji policjantów doznała poważnego urazu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które jednak nie potwierdziło, aby miała jakiekolwiek obrażenia.